Witam wszędzie ćwiczący, Krzysztof Roman Lewandowicz, specjalista od stóp. Łydki, mowa o łydkach dzisiaj. Łydki to wypasiony temat, jak piękna, jędrna łydka, która powinna zachować ciągle swoją jędrność, elastyczność, zgrabność. Wszystko w jednym, w jednej łydce. Często odnoszę się do łydek, ponieważ są ważną częścią ciała, nierozłączną ze stopami, bo po stopach są łydki, a po łydkach kolana i tak dalej. Łydka zatem jest tą częścią, która sprawia nam czasami nieco bólu, nieco przykrości, ale tylko wtedy, jeżeli na przykład obsadzona jest żylakami, tak zwana żylakowata łydka, albo łydka zbyt twarda, albo łydka, która miewa często kurcze, albo wręcz taka galaretowata łydka, albo opuchnięta łydka, opuchnięte łydki i z przodu łydki golenie, podudzia. To poważny problem, poważny mankament zdrowotny, z którymi trzeba walczyć. Wymienię tylko kilka przyczyn, dla których łydki są puchną, bolą, drętwieją i tak dalej. To jest duży temat, całe rozdziały w książkach moich znajdziecie, tylko chcę zasygnalizować. Brak witamin i minerałów może powodować kurcze łydek, kurcze goleni, niewłaściwy styl bycia, styl życia latami może doprowadzić do powstawania żylaków, problemów żylnych, których są dziesiątki, naliczyłem z 19, od tych genetycznych czy odziedziczonych po noszenie niewłaściwego obuwia, brak gimnastyki, zakładania nogi na nogę, gumki, obciążenia i. Łydka boli, bo albo doznaje kontuzji, albo jest przeciążona wagą, albo niewłaściwym chodzeniem, niewłaściwym stylem poruszania się. Chód musi być piękny, właściwy. Też wspomnę o tym. A nie taki kaczkowaty, taki posuwisty, jakbym miał zamiast stóp drewniane deski. Problem łydek to jest ogromny problem. Zachęcam do czytania. Na mojej stronie można zamówić sobie książkę Wszystko o stopach i nogach, gdzie macie 18 tysięcy porad i specjalny rozdział, który poświęciłem łydkom. Ale to jest zwieńczenie książki, to jest zwieńczenie mojej kariery, a to, co na bieżąco mogę doradzić, to rozluźniać łydki, sobie te łydki roztrząsać na każdym kroku. Można to robić kilkanaście razy w ciągu dnia. Ja bardzo często pokazuję przy ćwiczeniach, jak rozluźniać łydki, bo to są też części podstaw aparatu ruchowego dolnego, który nas dźwiga, bez względu na to, ile byśmy nie ważyli. Łydka nie musi być potężna, umięśniona, no chyba że u pudziana czy sportowców, bo to jest ze zrozumiałych względów potrzebne, ale dla przeciętnego człowieka ona musi być mocna i jędrna, ale również odpowiednio rozluźniona. I nie musi być taka potężna, jak w tych przypadkach sportowych. A jeszcze jedno, do czego się często zwracam, czego nie rozwinę, bo jest to ogromny temat. Łydka jest drugim sercem człowieka. Tym mniej sprawniejszym od tego naszego kochanego serduszka, o którym opisywałem w książce Klucz do zdrowia. Krążenie, klucz do zdrowia, która już wychodzi z pieca, jeszcze jest ciepła.
Łydka to drugie serduszko i trzeba o nią bardzo dbać po to, by w wieku średnim i późniejszym nie drętwiała i bolała, bo wiąże się to z utrudnieniem w chodzeniu i z gorszym stylem, gorszą jakością życia. Zatem do pracy z łydkami zapraszam. Bardzo wiele filmów jeszcze nakręcę, takich krótkich, kilkuminutowych, kilkunastominutowych i już część leci w internecie, na serialu Wszędzie Ćwiczący, jak postępować z łydką. Łydkę trzeba rozciągać, masować, gimnastykować i rozluźniać. A zatem do zdrowych łydek!